Blisko 4 miesiące trwały rozgrywki wrocławskiego nurtu basketu amatorskiego. W ostatnią niedzielę odbyły się dwa spotkania półfinałowe. W pierwszym faworyzowany zespół Morskiego Oka uległ ekipie Żywca. O wygranej 73-64 zadecydowała trzecia kwarta, w której po znakomitej grze pod obiema tablicami i szybkich kontratakach przewaga Żywczyków wzrosła do kilkunastu punktów. Drugiego półfinalistę wyłonił mecz pomiędzy Basket Shopem i Drink Teamem. Przed pierwszym gwizdkiem sędziów o prognozy zapytaliśmy gwiazdy obu zespołów, wśród nich byłych kapitanów reprezentacji Polski. Tomku, na sekundkę, za chwilę wielkie widowisko, same znane nazwiska. Czuję się tak, jakbym oglądał dobry pierwszoligowy mecz sprzed kilku lat. Macie groźnych rywali. No tak, no chyba są to najgroźniejsi zawodnicy w całej tych rozgrywkach. No ale to przecież już jest półfinał. No więc właśnie, oni być może są, przynajmniej niektórzy, minimalnie od was młodszy, rok czy dwa, ale za to po waszej stronie doświadczenie macie w swoim gronie nawet dziadków. Dwóch, aż dwóch. Doświadczenie. Oni są od nas młodsi o kilkanaście lat. Nawet? Nawet, a nawet więcej. Czy już ustalaliście w szatni taktykę na to spotkanie? Nie, my gramy zawsze spontanicznie. To co wychodzi z boiska. Nie powinno być żadnych problemów. Po prostu tak gramy, zawsze. No i następny Asior w drużynie Basket Shopu, Leszek Chudeusz. Słyszałem, że robisz tutaj i za głównego centra, i za menedżera, za trenera i w ogóle, no jesteś za sponsora przede wszystkim, za sponsora robię w tej drużynie. To na pewno, czy warto ich sponsorować? Oczywiście, same gwiazdy, liczące się w Europie, dalej jeszcze koszykówki. Ale ja mówiłem już przed chwilą do Tomka, że macie wyjątkowo groźnych rywali. Nawet wielokrotny reprezentant Polski, Dariusz Zelik, obiecywał, że no zleją wam skórę. Ostatnim razem mi się udało, ten numer może mi się już nie uda powtórzyć tym razem, bo lepiej jesteśmy przygotowani chyba. Trenujemy dwa razy dziennie, także jest bardzo dobrze. No więc właśnie chciałem zapytać, jak z tym treningiem, ale uprzedziłeś moje pytanie. Tomek nie chciał zdradzić taktyki, mówi, że wy gracie po prostu spontanicznie, żywiołowo i to jest wasza siła, ale może jednak pan trener, menadżer, sponsor coś wykombinuje. Robimy takie sesje, podglądamy Harlem Globetrotters. Uczymy się od niej takiej zabawowej koszykówki. Może w tym meczu uda nam się coś takiego pokazać. Czyli obiecujesz widowisko? Oczywiście, no po to tu jesteśmy. Jerzy Frołów ucieka nam w dresie kaposzwaru. To jakiś obcy człowiek w tej drużynie, czyżby? Nie, rodowity wrocławiak. Jurku, dziś twój wielki dzień. To nieładnie tak mówi. Dzień dziadka. I tak nikt z telewidzów nie uwierzy, że jesteś dziadkiem. Ja szczerze mówiąc też w to nie wierzę, ale podobno tak jest. Od 2,5 roku jestem dziadkiem. Czy niestety, no. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. A to, że gram jeszcze w koszykówkę, to zawdzięczam między innymi swojemu wnukowi i swojej rodzinie. Daj Boże zdrowia każdemu dziadkowi takiego, jakie ty masz. Dziś czeka was bardzo trudne spotkanie. Chyba tak. Znaczy, nie patrząc na ostatnie spotkanie z tamtą drużyną, gdzie przegraliśmy pechowo jednym punktem, sądzę, że jako drużyna jesteśmy silniejszą ekipą. Ostatnia forma zyskuje i myślę, że dzisiaj powinno być dobrze. Będziesz rzucał za trzy? Postaram się, kiedy tylko będę miał piłkę i pozycję, oczywiście. No jak mówiliśmy o jednym dziadku, to teraz wypada powiedzieć o tym, który, no może nie jest tu najstarszy, nie wiem, Adam, czy to wypada Jurek, tak w ogóle Jurek mówić? Knida jest starszy o rok i jest autentycznym dziadkiem. No i Frympyc, czyli Jurek Frołów też jest dziadkiem. Ja jeszcze nie. Jak się czujesz w tym towarzystwie? Doskonale. To było zawsze marzenie, żeby bawić się w koszykówkę jak najdłużej. Jeszcze zdrowie dopisuję, więc piękna zabawa. Ja myślę, że coś fajnego w ogóle dzieje się we Wrocławiu, bo jest i ta wielka liga koszykówki, w której występują uczniowie szkół podstawowych. Jest wronba w tej chwili. Jest mnóstwo innych pomysłów na to, żeby się w ten basket bawić. Ja parę lat temu napisałem chyba w Słowie Polskim albo w Słowie Sportowym, że marzę o tym, żeby hale sportowe, szkolne były otwarte dla młodzieży. Są otwarte dla młodzieży, dla starych przykład jest. No czegoż więcej chcieć, żeby jeszcze tylko wyrosły z tego talenty. Wy jesteście w ogóle wyjątkową ekipą, bo ja tu widzę, no śmiało można tak powiedzieć, 3 pokolenia koszykarskie. Zdarza się nawet tak, że trener gra w jednym zespole ze swoimi wychowankami. Tak. No tydzień temu bodajże graliśmy przeciwko synowi Jurka Knidy. Także na to różnica pokoleń jest.
wzorce mają doskonałe, bo jak być może dzisiaj Tomek Garliński znowu zagra, tak jak ostatnio na treningach czy w ostatnich meczach, jest to zawodnik w tej chwili na miarę pierwszej, no niestety słabej polskiej ligi. Wygracie? Oczywiście. I sława polskiej koszykówki, nie tylko ostatniego dziesięciolecia, Dariusz Zelik. Cóż, Darku, przychodzi ci dzisiaj grać przeciwko nieco starszym kolegom, ale których doskonale pamiętasz chyba nawet jeszcze z boiska. Znaczy, ja oceniam na 78. Mistrzostwo Polski mniej więcej ten skład, przeciwko któremu będziemy grali. Rozmawiałem z wieloma twoimi przeciwnikami. Oni są strasznie bojowo nastawieni. Nie ma się co dziwić, pierwszy mecz przegrali, chcą się zrewanżować. Mówią, że opracowali jakąś szaleńczą taktykę, przede wszystkim chcą was, mimo że są bardziej dojrzali wiekowo, zamęczyć tempem. I co wy na to? Znaczy nie wiedzą, co robią po prostu. Jaka taktyka? Wygrać. Od początku przewagę uzyskał Basket Shop. Tomasz Garliński zaopiekował się Dariuszem Zeligiem, a autentyczni dziadkowie Jerzy Frołów i Jerzy Chnida znakomicie wykorzystywali swoje doświadczenie i niemałe umiejętności, by odebrać rywalom ochotę do gry. Po pierwszej kwarcie zespół Leszka Chudeusza prowadził 11-6, po drugiej zaledwie 25-24, zaś po trzeciej przewaga wzrosła do 9 punktów, mimo że świetnie spisywali się Leszek Królik i Tomasz Stangenberg. Ten ostatni kilkakrotnie trafił zza linii 6 metrów 25 centymetrów. Kiedy na początku czwartej kwarty parkiet za 5 przewinień musiał opuścić Zelik, drużyna Basket Shopu błyskawicznie powiększyła przewagę. Zdzisław Rychlewicz i Jerzy Frołów celnie rzucali z dystansu. Pod koszem rządził szpakowaty Adam Nowak. Ostatecznie Basket Shop zwyciężył Drink Team 60-46 i wystąpi w sobotnim finale. Początek meczu na szczycie o 15:30 w hali przy ulicy Wojciecha Zbrudzewa. Emocje gwarantowane.